dobry sprzedawca na pewno mieści się w górnej półce i takie zarobki jak 20, 30, 40 tysięcy są bardzo normalne. Żaden człowiek biznesu nie jest w biznesie dla cen. Jeżeli ten proces jest pięcioetapowy i przeprowadzimy go odpowiednio, to klienta nie interesuje, jaka jest cena, którą ma. Zawsze, kiedy dążymy do czegoś, co będzie powielane, warto się zastanowić nad takim pytaniem. Czy mogę zbudować taki proces, który podniesie prawdopodobieństwo sukcesu? Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Sarnecki, przedsiębiorca, zawodowy negocjator, trener sprzedaży i właśnie dzisiaj o sprzedaży będziemy mówić. Zapraszam. Na początku zapytam, gdzie nauczył się Pan sprzedaży? Są takie dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź to jest na całej przestrzeni mojej 40-kilkuletniej działalności biznesowej uczyłem się cały czas. Jednocześnie takiej sprzedaży, myślę, z najwyższej półki nauczyłem się tam, gdzie się biznesowo rozwijałem, to jest w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie szkoła jest bardzo wymagająca, bo to jest rynek bardzo wysokiej konkurencyjności, ale człowiek cały czas się uczy. Nawet jak wyjeżdżam gdzieś na wakacje za granicę, to lubię być na jakimś bazarze, targu, czy tak jak w krajach arabskich, na suku siedzieć sobie 3 godziny i obserwować, w jaki sposób oni operują, tak? Więc można sformalizować edukację, ale można też brać ją tak, jak nadchodzi. Natomiast bardzo ważne jest to, że jest takie powiedzenie, że doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy, jak jesteśmy łysi. Jeżeli ktoś tylko i wyłącznie opiera się na doświadczeniu, no to jego rozwój jest bardzo kiepski, bardzo wolny i może być no, źle nawet ukierunkowany. Więc także uczyłem się, biorąc pod uwagę edukację formalną, uczyłem się oczywiście czytając książki, artykuły, rozwijając się, jeżdżąc na konferencje. Dzisiaj sam to robię, tak, dla innych, ale myślę, że to jest ta kompleksowość działań powoduje, że pojawia się no, także kompleksowość umiejętności. Wyobraźmy sobie, że odpowiada Pan za rekrutację nowych sprzedawców do firmy. Każdemu sprzedawcy może Pan zadać tylko 3 pytania. Jak by one brzmiały? Zawsze, kiedy rozmawiam z kimś, kto ma ze mną współpracować, w takiej relacji pod tytułem, czy się sprawdzi i tak dalej, lubię wejść w 2 obszary. Jeden obszar na pewno będzie merytoryczny w jakimś sensie, tak? Ale drugi obszar to jest takim obszarem ludzkim, który pokazuje, w jaki sposób daję sobie radę ze stresem, w jaki sposób radzę sobie właśnie z zaskoczeniem. Ale drugi element, który jest bardzo ważny, to jest taki, że, i to powiem o pewnej ciekawej rzeczy, mianowicie my, Europejczycy oraz Ameryka Północna, to są takie obszary geograficzne, na których w kulturze naszej jest spojrzenie na rzeczywistość przez pryzmat rzeczowników. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ja wezmę kubek, tak, czy filiżankę i spytam, co to jest, to Europejczyk powie, to jest filiżanka, która należy do jakichś tam naczyń do picia, to należy do naczyń kuchennych i tak dalej, i tak dalej. Kategoryzujemy, patrzymy na rzecz. Mhm. Jest to podejście liniowe, które powoduje, że jak idziemy do muzeum, to widzimy na przykład wieloryba, albo widzimy dom, albo widzimy ładny obraz. Daleki Wschód na przykład, kraje arabskie, Afryka, Ameryka Łacińska, patrzy przez pryzmat czasowników. Co to znaczy? Jeżeli pokazuję taką filiżankę i zadam pytanie, co to jest, to po drugiej stronie będzie raczej szukanie odpowiedzi pod tytułem, no za chwileczkę dzięki temu mi coś wytłumaczysz, tak? Czyli jest jakiś powód, dla którego się o to pytasz. W związku z tym mamy podejście procesowe. Odpowiadając teraz w punkt na pytanie, w jaki sposób bym rekrutował, to na pewno zadałbym pytanie, co byś zrobił, gdyby. Mhm. I to jest pierwszy typ pytań, który bym zadał. Na pewno, i tutaj to być może dla niektórych będzie zaskoczenie, dla drugich nie. Ja zadam pytanie, jak sobie wyobrażasz? Jak sobie wyobrażasz współpracę? Jak sobie wyobrażasz siebie? Jak sobie wyobrażasz, co byś chciał w tym sensie? Czyli ja wiem, że tu nie zadaję bardzo konkretnego pytania, ale myślę, że kierunek jest bardzo konkretny. Czyli tak, proces, jak myślisz, jak działasz. A trzecie pytanie bym zadał, powiedz, co zrobiłeś, co zrobiłaś. Tak, podziel się i tu bym podzielił na to, co ci się udało, co ci się nie udało. I teraz patrzę się na to, czy ta osoba potrafi nazwać obszary porażki, obszary zwycięstw swoich. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że szukam autentyczności. Dlatego, że jeżeli handlowiec nie potrafi być autentyczny, no to wiadomo, że już ma ucięte możliwości jakby docierania do klienta, bo to, co jest kluczowe w sprzedaży, ale nie w Europie,
znaczy nie jest tak postrzegane, w sprzedaży jest to kluczowe, ale nie w Europie, to jest to, że nie produkt, nie klient, nie ta najprostsza ścieżka jest ważna, ale inne kwestie, które buduję poprzez to, że jestem wiarygodny, że jestem postrzegany jako osoba, która potrafi otwarcie odpowiedzieć na pytanie, co potrafię, co nie potrafię, albo co mi się udało, czego mi się nie udało. I to są te trzy obszary, na których może każdy już sobie zbudować jakieś bardzo konkretne, partykularne pytanie. W jednym z Pana artykułów przeczytałem, tutaj cytat, na świecie poza Europą takie pojęcie jak aby sprzedawać należy skupić się na relacjach albo kluczem jest rozpoznanie potrzeb klienta, to starocie, które w praktyce w żaden sposób nie definiują skutecznej sprzedaży. Dalej pisze Pan. Osławiony Belfort, odegrany przez Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street, ze swoimi neandertalskimi metodami, to oczywiście już tylko pośmiewisko świata sprzedaży. Ale my wciąż uczymy się zadawania pytań w metodzie spin, która jest jak śrubokręt w dobie elektroniki. Proszę zatem powiedzieć, na czym polega wspomniana przez Pana metoda spin i na czym polega jej neandertalskość w kontekście współczesnej sprzedaży? Żeby zrozumieć, co mam na myśli, to niestety nie da się tego powiedzieć w jednym zdaniu. Ale rozpocznę od pierwszej części. Dlaczego rozpoznanie potrzeb klienta i budowanie relacji nie definiuje sprzedaży? No bo tak się dzieje. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że jesteśmy na przystanku autobusowym i nawiązujemy z kimś kontakt, obejmujemy fajny kawał, elegancko się zachowamy i tak dalej. Jaka jest relacja? Bardzo fajna. Kogoś mogłem nawet zauroszyć moim zachowaniem. Pytanie brzmi, czy ta relacja jest na tyle silna, żeby ta osoba mogła mi zaufać. Oczywiście ona pomaga, ale ona nie definiuje tego, że ktoś mi zaufa. Ktoś może powiedzieć, jestem fajny facet, jesteś fajny facet, fajna babka i tak dalej. W momencie, kiedy rozmawiamy o sprzedaży, kiedy rozmawiamy o kompleksowej sprzedaży, a relacje jej nie definiują, ponieważ to nie relacja decyduje o tym, że ktoś z nami pozostanie, ale zaufanie. Czy podstawą relacji nie jest zaufanie? Nie, jest odwrotnie. To relacja jest cząstką zaufania. Zaufanie jest o wiele szerszym pojęciem niż sama relacja. Zaufanie buduje się na trzech filarach, a spiętych czterema klamrami. Pierwszy filar to jest system wartości. Drugi filar to jest know-how, czyli wiedza. Trzeci filar to jest prezencja, prezentacja. To uzewnętrznienie, które ktoś odczytuje. Tak? No jeżeli ja do wizerunku nie pasuję, no to wtedy to zaufanie też nie będzie budowane, bo jest ten dysonans. I to jest spięte czterema klamrami. Pierwsza klamra to jest otwartość, asertywność. Druga klamra to jest spójność. Jedno mówię, drugie robię, zaufania nie będzie. Trzecia klamra to jest pasja. Mhm. Okay? A czwarta klamra to jest komunikacja nieantagonizująca. Czyli ten kunszt komunikacyjny, bo my samą komunikacją możemy rozwalić i relacje, i zaufanie, prawda? No i co z tego, że ktoś mi ufa, jak ja w tym momencie się bardzo nieładnie zachowam, to ja utracę ten grunt. I teraz ten konstrukt trzech filarów i czterech klamr powoduje, że klient, mój rozmówca, ktokolwiek, z kim mam do czynienia, buduje w sobie na swoim podświadomym poziomie fascynację mną, a fascynację firmą, fascynację sposobem działania. I teraz, dlaczego rozpoznanie potrzeb klienta nie definiuje sprzedaży? Dlatego, że jeżeli ja jestem specjalistą, ja dostarczam wszystko jedno co, nazwijmy to szklanki do restauracji, a po drugiej stronie mam restauratora i zadam mu pytanie, jakie ma potrzeby, to on powie, że ja mam potrzebę, żeby kupić szklanki. A ja spytam, jakie szklanki, ile szklanek? No, takie szklanki i 150 szklanek. A dlaczego? A z czego wynika, że pan kupuje te szklanki? No, tłuką się. Tak? A ile pani ma szklanek wszystkich? 1500. Jak często pani wymienia? No, co miesiąc 150 szklanek. I w tym momencie pojawia się wiedza. Bo jeżeli ja się znam tylko i wyłącznie na szklankach, to niestety będę wegetarianinem. Co to znaczy? To znaczy, że będę wegetował. Ja się muszę znać na biznesie restauracyjnym. I wtedy moja reakcja na tego restauratora jest taka, proszę Pani, być może to nie jest to, czego Pani oczekiwała, jednocześnie ja nie mogę działać na Pani niekorzyść. Jeżeli ja Pani sprzedam 150 szklanek w tym momencie,
to ja w pewien sposób będę działał na pani niekorzyść. Bo pani nie jest w biznesie kupowania szklanek, ale zarabiania pieniędzy na restauracji. Tłukliwość szklanek u pani w restauracji jest na poziomie 10% miesięcznie, a w branży jest na poziomie od 2 do 3%. Czyli najpierw trzeba zająć się procesami, które spowodują, że nie będą się u pani tłukły szklanki. I ktoś, kto pani będzie szklanki sprzedawał, naprawdę pani nie pomaga. Proszę zwrócić uwagę, kto to mówi? Sprzedawca szklanek. I mamy teraz kogoś, kto nie dba o klienta, tylko dba o siebie i swoje szklanki i chce na rynku się przebić, a nie ma jak, bo nie buduje zaufania. Ta osoba już ma do mnie zaufanie. Ja sprzedam te 150 szklanek, ale jeżeli ja tej osobie poradzę, w jaki sposób poprowadzić proces, żeby się nie tłukły, to ja będę co miesiąc sprzedawał po 50 szklanek, a nie po 150, prawda? Ale będę je sprzedawał. I teraz jak przyjdzie ktoś, kto zaoferuje szklanki za trochę mniej, to ta osoba powie dziękuję bardzo, a ja mam kogoś, kto o mnie dba, a nie o swoje szklanki. I teraz proszę przyjrzeć się metodzie SPIN. Metoda SPIN nie bierze tego pod uwagę. Ona pokazuje, w jaki sposób zrealizować cel, jak dostarczyć do klienta to, co ja chcę dostarczyć, przez pryzmat jego potrzeb, ale które on definiuje. W związku z tym sprzedaż transformacyjna to jest kosmos w porównaniu do tych metod. Natomiast, czy metoda SPIN jest bez sensu? Czy ona jest negatywna? Czy ona jest, nie wiem, w jakikolwiek sposób podlega krytyce, bo, że się tak wyrażę, nie pasuje do tego, co się dzieje teraz? No nie. A przecież śrubokręt ciągle jest używany, nie? Pytanie brzmi, czy chcesz zestaw narzędzi, czy chcesz tylko śrubokręt? W związku z tym ten świat poszedł daleko dalej. Na rynku mamy całą masę różnego rodzaju metod i jedne są bardziej, drugie są mniej zaawansowane. Ta metoda jest jak najbardziej pozytywna. Tak a propos inżynieria sprzedażowa, ta najbardziej zaawansowana na świecie, ona niejako przechodziła metamorfozę poprzez między innymi metodę SPIN. Między innymi, ale to jest tylko ścieżka. Natomiast świat już poszedł daleko dalej. Typowym przykładem jest to, że dzisiaj świat nie ofertuje. Ja jestem tutaj 17 lat w Polsce, ja jednej oferty nie napisałem. Kto dzisiaj ofertuje, widać, że no, ma starą szkołę jazdy, tak? Ja myślę, że to jest jeszcze popularne bardzo. No oczywiście, że jest, a świat już nie ofertuje. 4000 lat temu też się nie ofertowało, a nie 3000 lat temu. Arabowie nie ofertują, Japończycy nie ofertują, Chińczycy nie ofertują, nikt nie ofertuje oprócz Europy i częściowo Ameryki Północnej, ale tej nierozwiniętej, no bo wszędzie są tacy ludzie. Jeśli Jordan Belfort idzie do lamusa, to kto jest dzisiaj symbolem współczesnej sprzedaży? Wystarczy pojechać do tych obszarów geograficznych, gdzie jest i spotkać się na targu z kimkolwiek, albo pójść i współpracować z ludźmi biznesu, którzy rozwinęli firmy tam. I doświadcza się tego. To nie jest tak, że jest jakaś ikona, która to wyznacza. W DNA kultur, które rozumieją, na czym polega współpraca i budowanie czegokolwiek, jest to, że więcej się słucha, mniej się mówi. Albo. I tutaj jest to hasło. Nie sprzedawaj. Powoduj, żeby klient chciał kupić. I teraz, jeżeli ja wchodzę we współpracę z kimkolwiek, to ja muszę rozumieć i chcę rozumieć, jak ta osoba myśli, jak czuje, jaki ma system wartości i dopiero wchodzę w nią w współpracę. Dlatego jak się pojedzie do Egiptu, pojedzie się do Arabii Saudyjskiej, pojedzie się do Indii, pojedzie się do Chin, pojedzie się do Japonii, tam nikt z tobą nie będzie współpracował, dopóki cię nie pozna. Chyba, że mówimy o pewnej punktówce, globalizacja powoduje, że można kupić na stronie internetowej w Chinach coś, tak? Na tej zasadzie można. Ale tam, gdzie się wchodzi w głębszą współpracę, tam, gdzie się pojawia marżowość, tam, gdzie się pojawia rozwój, to tam jest kompletnie, zupełnie inne myślenie. Określa się Pan jako twórca nielinearnej sprzedaży. Czym ona jest? Jestem twórcą czwartej i piątej generacji sprzedaży, gdzie piąta generacja jest pierwszą nielinearną generacją sprzedaży. Jeżeli ktoś słyszał o Nassimie Talebie, który napisał książkę m.in. Czarny Łabędź. Napisał też antykruchość. On tam napisał, że jest pięć elementów antykruchości. Tak? Jeden to jest redundancja, drugi to jest opcjonalność, trzeci to jest asymetria, czwarte to jest mniej znaczy więcej, co ja nazywam potrójnym prawem Pareto, które zresztą Nassim Taleb też pokazał. I piąte to jest nielinearność. Nielinearność mówi następującą rzecz. Jeżeli chcesz być skuteczny, nigdy nie idź najkrótszą drogą. Przykład, porywa cię prąd, jesteś nad Bałtykiem, 2 metry od plaży, porywa cię prąd, tak zwany strugowy. Zresztą najbardziej niebezpieczny prąd ze wszystkich prądów, jakie istnieją. Dlatego tak dużo ludzi tonie w Bałtyku. Jest 2 metry do tyłu do plaży. Tak? W którym kierunku intuicyjnie ludzie się rzucają?
jak prąd porywa. No do plaży, bo jest najbliżej, bo jest 2 metry. A to jest najdłuższa droga. Najkrótsza droga da cię porwać przez prąd, ułożyć ciało, nie męczysz się, bo cię prąd niesie, rozpędzić się i po 20-30 metrach odbić w bok. Popłynąć 10 metrów w bok i wrócić. Czyli to jest, nazwijmy to 20, 10, 20, 50 i 2 metry, tak? 52 metry to jest krótszy dystans niż te 2 metry do tyłu, bo one są nigdy nierealizowane. Czyli nielinearność to jest patrzenie nieliniowe. Jak budujemy z klocków dom i chcemy zbudować na jak najwyższy, w którą stronę najpierw będziemy to budować? No nie do góry, tylko najpierw w bok, nie? To jest nieliniarność. Czyli szybsza droga jest w bok, a dopiero do góry. A ktoś, kto będzie myślał kategorią liniową, linearną, to będzie budował do góry i mu się non-stop będzie się przewracało, bo nie będzie podstawy. Jak przenieść tę metaforę na właśnie na jakiś konkretny przykład myślenia o sprzedaży? No, pierwsza kwestia jest taka. No, wyobraźmy sobie, że spotkamy się z kimś, a ktoś mówi do mnie, potrzebujesz szklanki. No to ja wyciągam katalog, kładę i proszę bardzo, mam szklanki. To jest liniowa sprzedaż. To jest tak zwana sprzedaż neandertalska. Tak samo jak jest marketing neandertalski, to jest definicja. Albo sprzedaż produktowa. Czyli mówię klientowi, mam cię gdzieś, interesują mnie tylko moje szklanki, kropa. Ktoś będzie bronił, ale klient ma potrzebę, bo to powiedział. No ja już mówiłem o szklankach, jak to może być potrzeba. Klient bardzo często nie potrafi zdefiniować do końca tego, co potrzebuje. Prawda? Może tak być. Często potrzebuje, często definiuje, oczywiście. W związku z tym, jeżeli ja mu te szklanki dam, to pytanie brzmi, co ja o kliencie wiem? Nic. To skąd ja wiem, że akurat to jest coś, co jest dla niego dobre? To jest moja odpowiedzialność. Druga sprawa, co zbudowałem z klientem? Nic. No bo jak on na to popatrzy, to ja jestem dla niego kim? Kosztem. Więc on zapyta, ile one kosztują. Ale jeżeli ja zacznę rozmawiać o restauracji i mu pomogę w tej restauracji, to on szklanki kupi przy okazji, za jaką marżę, bardzo fajną. On się nie będzie na tym zastanawiał, jego to nie będzie interesowało. Tak działa cały świat poza Europą. To nie jest kwestia pytania, czy tak jest. To tak jest. My, Europejczycy, nie jesteśmy wychowani w tej kulturowości. Tak? Na przykład na pytanie, czy pan mi dowiezie na czas? Pokazuje teraz nielinearność komunikacji i sprzedaży. No to jeżeli jestem przekonany, że dowiozę na czas, to większość osób w Europie odpowie, jak nie wszyscy, tak, oczywiście, dowiozę na czas. Ale na całym świecie nikt tak nie odpowie. Bo jeżeli ktoś pyta, czy dowieziesz na czas, a przecież ma w ręku kontrakt, bo mu to obiecałem, a o to pyta, to nie pyta, czy dowiozę na czas, tylko komunikuje, nie mam do końca pewności, czuję się niepewnie, nie mam zaufania, albo obawiam się, że coś pójdzie nie tak. No i powiedzmy, że Europejczyk odpowiedziałby, tak, dowiozę na czas, a Amerykanin? To nie chodzi o Amerykanina, to chodzi o właściwie każdą nację poza, każdą kulturę, strefę kulturową. Odpowie, proszę pana, w pana pytaniu słyszę niepewność, mimo że ma pan kontrakt w ręku, rozumiem, że miał pan doświadczenia, że mimo kontraktów nie dojechał. Rozumiem też, że dla pana to musi być bardzo ważne, jak chce się pan upewnić. Dlatego jak panu odpowiem, że dowiozę na czas, będzie to mało wiarygodne, bo każdy to może powiedzieć. Pozwoli pan, że powiem panu, z czego wynika, że dowieziemy na czas, a dowieziemy. Pana 2 komponenty są w tym momencie w magazynie w Poznaniu, a my jesteśmy w Warszawie. Oprócz tego mamy taką sytuację, że zawsze w zasięgu 100 km są 2 zapasowe ciężarówki. Jeżeli ciężarówka jadąca się zepsuje, to w ciągu 1,5 godziny podstawiamy tą ciężarówkę. W związku z tym wiem, że do pana dojedzie. Dlatego moja odpowiedź jest tak, dojedzie. Pytanie brzmi, jak się ktoś czuje, jakie to jest wiarygodne, kiedy to powie. I teraz zastanówmy się, zaufanie, wiedza, sposób komunikowania się. Jak klient mówi, nie jestem pewien, to powiedzenie mu, niech pan będzie pewien, to jest powiedzenie, ja wiem, a ty nie wiesz. Czyli pokazanie mu swojej wyższości. Ale jeżeli ja zastosuję mechanizm akceptacji i powiem, zdaję sobie z tego sprawę, że pan ma obawy, nie ma pan do nas zaufania, no i skąd pan ma mieć, jeżeli pan ze mną nie współpracował? Powoduje, że klient zaczyna czuć się dobrze. Mówi, kurczę, facet mnie rozumie, jest empatyczny, tak? Tak, jest empatyczny. Szkoli pan najlepszych w branży, więc ile zarabiają najlepsi sprzedawcy w Polsce? Pytanie jest takie, chcielibyśmy na nie odpowiedzieć bardziej przyziemnie, tak normalnie, nie sensacyjnie, ale tak na zasadzie motywacyjnie, tak? Tak. No to dobry sprzedawca na pewno mieści się w górnej półce i takie zarobki jak 20, 30, 40 tysięcy są bardzo normalne. Bardzo normalne.
Słyszałem, że w Stanach taki dobry sprzedawca, no to już pod koniec kariery to bardzo często jest milionerem. Biorąc pod uwagę porównanie do Europy, w Stanach no to jest masa dobrych sprzedawców, tak? Na pewno to są ludzie, którzy są przedsiębiorcami, tak? No bo oni biorą na siebie odpowiedzialność za swoje własne zarobki, tak? Czyli oni mówią, zarobię tyle, ile wypracuję. To jest bardzo, bardzo istotne dla mnie, zwłaszcza w przekazie ludziom młodszym. To, ile zarabiasz, jest oczywiście dla Ciebie istotne, ale to jak to robisz, czy wewnętrznie to czujesz, czy jesteś zaangażowany w to, czy jesteś z tego dumny, jaką robotę robisz dla klienta, to z czasem jest równie istotne. Oczywiście ktoś powie, facet, nie chrzań, dlatego że przecież jak ktoś zarobi 30 tysięcy, to jest zupełnie coś innego niż 7. Ale ja znam takich ludzi, którzy są szczęśliwi, robiąc z godnością coś, za co mają 10 tysięcy, a znam cwaniaków, którzy zarabiają 30 tysięcy, ja z nimi nie chcę mieć do czynienia. Bo robią to w taki sposób, na przykład jak Belfort, który w ogóle jest dla mnie kimś niezwykle negatywnym. Już nie mówiąc, że to, czego uczy, jest kompletnie ze średniowiecza i ja powiem dlaczego. Belfort uczy technik, które są cwaniackie i z których skorzystać może maksymalnie 4% społeczności, bo jest tylko 4% społeczności, które mają tego typu umiejętności oraz brak barier. Okay. I teraz, kiedy on zaprasza 1000 ludzi na widownię i uczy, to on wie doskonale, że większość z nich z tego nie skorzysta. Ale on ich zaprasza z myślą, u mnie się dowiesz, jak zarobić. Dla mnie to jest nieuczciwe. Okay. To tak samo, jak są firmy typu te piramidowe, tak, które sprzedają. I są takie firmy, które zapraszają do siebie 1000 osób, prezentują, jak można zarobić, budując biznes razem z nimi. Okay? I ci, którzy sprzedają tę ideę, wiedzą o tym, że bardzo mały procent, 4% ludzi będzie na tym robić biznes. Ale sprzedają 800 osobom inicjalny pakiet. Tak? Wiedząc o tym, że tak naprawdę sprzedają ideę zarabiania, ale oni zarabiają na 800 osobach na pakiet. Zarabiają marzenia. Tak. Natomiast są firmy, które mówią tak. Przyjdź do nas, mamy bardzo fajne produkty, kupuj od nas. A przy okazji, jak będziesz chciała, to sobie sprzedasz i dorobisz. Dla mnie to jest w porządku. Wywołał Pan do tablicy ten temat etyki w biznesie. No i mam też przygotowane pytanie. Czy odmówił Pan w swojej karierze kiedykolwiek współpracy z firmą ze względu na jej nieetyczne praktyki? Powiem w ten sposób. Są pewne branże, z którymi nie pracuję, ponieważ... No, nie zgadzam się z ich linią produktową, bo nie uważam, że ona jest dobra dla społeczności. Ale popatrzmy na taką rzecz. No, ktoś sprzedaje napoje, że jest cała masa napojów, które są niezdrowe. No i mam krytykować tych ludzi, którzy to sprzedają? My non-stop dookoła mamy do czynienia z dylematami, co wybrać, co nie. Przekierowałem uwagę na to, z jakimi ludźmi pracuję. Nie pracuję z ludźmi nieetycznymi. Tak a propos. Dzisiaj prowadziłem zajęcia, mówiłem o tym z 18 osobami, z ludźmi biznesu, którzy w biznesie się długo. I dokładnie o tym, żeśmy mówili, że nie pracuję z ludźmi, którzy mają nieetyczne podejście. Wszystko jedno, jakimi pieniędzmi operują. Ja nie mówię, że mi się wiele razy zdarzyło, bo w biznesie, szczególnie w Polsce, ludzi nieuczciwych jest relatywnie mało. Polacy generalnie prowadzą biznes w sposób uczciwy, zaangażowany itd., itd. To my Polacy tylko mamy takie postrzeganie, że jesteśmy do tyłu. Ja jako negocjator wiem o tym, że na przykład Polak postrzegany za granicą jest bardzo wysoko. Tak? W ogóle Polacy są postrzegani bardzo dobrze, Polska jest postrzegana. Coraz idzie bardzo w górę, coraz silniej, coraz lepiej itd. My Polacy mamy taką tendencję postrzegać siebie bardzo często bardziej negatywnie, niż faktycznie jest. Jest takie powiedzenie, że jak jesteś w lesie, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu. Często nie mamy punktu odniesienia. Ja akurat mam ten punkt odniesienia, bo nie tylko 20 lat mieszkałem za granicą i to poza Europą, no ale też jako negocjator mam do czynienia z bardzo różnymi kulturami. Jest zdecydowanie lepiej. Imię Polaka, Polski idzie bardzo w górę i to zdecydowanie. Zresztą George Friedman w swojej książce, on cały czas postrzega właśnie Polskę jako ten obszar, który będzie jednym z dominatorów w najbliższej 50-latce. No i tak się po prostu dzieje. My tego nie widzimy. Czyli zamykając odpowiedź na pytanie, czy zdarzyło mi się odmawiać komuś współpracy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale bardziej ludziom. Czyli
tym, u których widziałem, że tego systemu wartości nie ma. Oglądając Pana materiały na YouTubie, kilka razy spotkałem się z takim pojęciem komunikacji nieantagonizującej. Czy mógłby Pan przybliżyć, na czym ona polega? Niech Pan powie do mnie, Krzysiek, albo Panie Krzysztofie, jest Pan głupi i niewymierny. Panie Krzysztofie, jest Pan głupi i niewymierny. Panie Wojtku, znam Pana z YouTube'a i wiem, jaki poziom Pan reprezentuje. Jeżeli Pan powiedział takie słowa, musiał mieć Pan bardzo poważny powód. Proszę powiedzieć, z czego wynika, że Pan takie słowa do mnie wypowiedział. A teraz zachowam się antagonizująco. Dlaczego się Pan tak niegrzecznie zachowuje? Jak Pan może mnie obrażać? Jeżeli Pan do mnie mówi, jest Pan głupi i niewymierny, albo robi Pan cokolwiek, co jest atakiem, to Pana mózg gadzi, skoczył do góry, jest Pan podrażniony, czuje Pan zagrożenie, jest Pan agresywny wobec mnie, albo negatywnie nastawiony, bo coś się Panu nie podoba. No to jeżeli Panu mózg gadzi, poszedł do góry, to inna część mózgu, ta, którą Pan myśli, której Pan ma wiedzę i tak dalej, schodzi w dół. Dlatego, że mózg gadzi, wyrzuca pewne płyny, które blokują dostęp do mózgu logicznego. Dlatego czasami na egzaminach jest tabula rasa i zapominamy w ogóle, mimo tego, żeśmy się uczyli i nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, bo to mózg gadzi odbiera nam możliwość dotarcia do mózgu logicznego tam, gdzie jest wiedza. I teraz jeżeli ja na agresję odpowiem agresją, to ja kopię mózg gadzi jeszcze bardziej w górę, czyli go bardziej uaktywniam, czyli niczego nie poprawiam, pogarszam i wchodzi agresja. Ale kiedy ja zachowuję się nieantagonizująco, to znaczy ja na spokojnie, z dystansem akceptuję Pana stan. Ja zaakceptowałem przez chwileczkę, że Pan mnie atakuje. Jest Pan dalej dla mnie rozmówcą. A tak? Ja się czuję trochę bezpieczniej. No dokładnie. I wtedy mózg gadzi zjeżdża w dół, włącza się logika i włącza się tak zwany dysonans poznawczy u Pana. Bo Pan się zaczyna Pan widzieć, że Pan się zachowuje nieodpowiednio do sytuacji, zbyt ostro, zbyt agresywnie, a ja na to elegancko zareagowałem. Czyli Pan w pewnym momencie czuje, wow, zachowałem się jak burak, a nie jestem burak. Zachowałem się jak burak, nie jestem burak. Ten dysonans poznawczy powoduje, że chce Pan to jakoś nadrobić. Nie? I zaczyna Pan szukać albo wytłumaczenia, albo przeprosin, albo zmienia Pan profil działania po to, żeby dostosować się do mnie. A ponieważ gadzi zjeżdża w dół, więc pojawia się tak zwana ucieczka ze zła w dobro. Naturalna tendencja do tego, żeby raczej nie czuć się źle, a dobrze. I ja to powoduję. A w związku z tym nastrój się poprawia, więc ma Pan tendencję do postępowania pozytywnego. To jest nieznana wiedza w Europie, o czym teraz mówię. Tego się nie uczy nigdzie. Na studiach psychologicznych, nie? Tak a propos. Natomiast to jest fundament zawodowych negocjacji. No to teraz pytanie też po tej samej linii. Na pewno każdy sprzedawca usłyszał chociaż raz w życiu od potencjalnego klienta dwa słowa. Za drogo. Jak komunikować się z klientem, z potencjalnym klientem, kiedy słyszymy taki komunikat? Za drogo. W tym pytaniu jest zawarta tak zwana presupozycja. Tak? Ona jest ukryta. To znaczy, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób pełny, to nie wolno na nie odpowiedzieć bezpośrednio. No bo jak jest za drogo, to znaczy już poniosłem porażkę sprzedażową, bo mój proces sprzedaży został źle poprowadzony. A ponieważ my tu zastanawiam się, jak sprzedawać, to mi ja zaczął tłumaczyć, jak odpowiedzieć na pytanie za drogo. Pytanie samo w sobie jest bardzo w porządku, bo tak się dzieje. Ja tylko wskazuję na to, że jeżeli ja mam ludzi, którzy uczą się sprzedaży, to większość osób w Europie mówi, to cena, bo klient cena i tak dalej. A ja mówię tak, jeżeli klient o to zapytał albo tak powiedział, to znaczy już nie przeprowadziłeś odpowiednio procesu sprzedażowego. Ja na przykład takich słów nie słyszę, praktycznie w ogóle. I tak zwane algorytmy reagowania na za drogo nie są mi kompletnie potrzebne, bo mój klient nie mówi za drogo. Mimo, że moje stawki są najwyższe na rynku, ale ja jestem najtańszy. Dlaczego? Bo ja w kilka dni robię to, co ktoś inny zrobi w kilkanaście. Czyli moja stawka nie determinuje tego, że klient traci, tylko to, co ja robię dla klienta, ja nie mówię teraz o sobie, ja tu przedstawiam jakby model, tak? To, co ja robię dla klienta, powoduje u niego zysk. Żaden człowiek biznesu nie jest w biznesie dla cen. Nikogo nie interesują ceny. Ale my, jest takie powiedzenie, jeżeli jedynym narzędziem, jakie masz, jest młotek, będziesz mieć tendencję wszędzie widzieć tylko gwoździe. Więc jak ludzie nie mają zbudowanego procesu sprzedażowego odpowiednio, to jest tak zwany pięcioetapowy proces, bo w Europie jest tak zwany neandertalski trzyetapowy proces. Mamy klienta, rozmawiamy, on mówi, przyślij mi ofertę, wysyłamy ofertę. Okay? To jeżeli ten proces jest pięcioetapowy, a przeprowadzimy go odpowiednio,
to klienta nie interesuje, jaka jest cena, którą ja ma. Bo on czuje, że on zyska tyle, przecież, że jakie ma znaczenie, że ktoś kupi usługę za 100 lub za 200. Jeżeli kupię usługę za 100, a ona mi przyniesie zysk 50, a kupię usługę za 200, a ona przyniesie mi zysk 500, to która jest tańsza? Ta za 200. I to jest fundament sprzedaży. O tym się prawie w ogóle nie mówi i teraz odpowiem na pytanie, jak powiedzieć, że jest za drogo. Tak? Jeżeli pan po mnie powie, że jest za drogo, to ja wtedy powiem tak, wie pan co, panie Wojtku, gdzieś musiałem popełnić błąd. Dlatego, że postrzega pan moją usługę, że nie ma wartości, czyli cena, którą przedstawiam, nie ma zaplecza dla pana. Oczywiście ja uważam inaczej. Jednocześnie, jeżeli mi się nie udało tego w panu wzbudzić, jeżeli pan uważa inaczej, to poniosłem porażkę. Powiem panu wprost. A jeżeli ja mam produkt droższy, czy usługę droższą niż inni, czyli dostaje pan dokładnie to samo od kogoś innego, ale za mniejszą sumę, to ja jestem nierynkowy. Nie powinien pan ze mnie korzystać. To jest logiczne. Po co pan ma płacić za mnie 100, jak może pan zapłacić dokładnie za to samo 80? Dlatego chciałbym tylko porozmawiać o tym, czy to, co ma pan za 80, to jest to, co ja panu oferuję. I jeżeli pan uważa, że tak jest, okay, no to znaczy, że ja właśnie poniosłem porażkę, bo pan nie usłyszał ode mnie, czym ja się wyróżniam. A sądzę, a nawet jestem przekonany, że się wyróżniam. I teraz co klient powie? No, a czym się pan wyróżnia? I już przestajemy mówić o pieniądzach, zaczynamy mówić o wyróżnieniu. Ta moja wypowiedź teraz jest troszkę dłuższa, ona w niektórych sytuacjach może być krótsza, może być inna i tak dalej. Ale generalnie pamiętaj, jeżeli będziesz skupiać się na pieniądzach, nigdy ich nie będziesz mieć. Jeżeli będziesz skupiać się na tym, żeby w tańcu poruszały się biodra, to będziesz poruszał biodrami i będziesz śmiesznie wyglądał. Ale jeżeli wiesz, że ruch bioder zależy od ruchu kolan, to będziesz się skupiać na kolanach, a nie na biodrach, a biodra wtedy będą ruszać się tak, jak trzeba. I tak samo jest tutaj. Nie wolno skupiać się na cenie. Jeżeli klient mówi za drogo, to znaczy poniosłeś porażkę w przekazywaniu, jaką wartością jesteś dla klienta. Ale jeżeli ty nie jesteś wartością dla klienta, no to jest za drogo. U podstawowych sprzedawców, z jakimi błędami pan się spotyka najczęściej? Oprócz tej właśnie linearności, tak? Najgorszym błędem jest to, że się rozmawia krótko z klientem i się mu wysyła ofertę, bo to jest w ogóle tak zwany neandertal. Dzień dobry, czy mogę wysłać ofertę? No to już w ogóle, tak? To już jest w ogóle, tak? Ale nawet jak się z klientem chwilę porozmawia i tak dalej, i klient pewnie się mówi, dobra, to niech pan wyśle ofertę, tak? To jest to. Ale na przykład podam taki zupełnie inny przykład błędu, okej? Okay? Sprzedawcy. Jest to tak zwany błąd jednego pytania. Sprzedawcy uczą się, że trzeba zadawać pytania, bo jak się zadaje pytania, to klient wtedy mówi, przedstawia, bo się rozpoznaje potrzeby. Wielu handlowców, sprzedawców robi taki błąd, że zadaje pytanie i mówi, proszę pana, to w czym jest problem? Mówi, proszę pana, bo te szklanki mi się tłuką. Tak? I w tym momencie po drugiej stronie, bo co jest charakterystyczne dla Europejczyków? Europejczycy nie rozumieją procesu sprzedażowego, więc się spieszą, są strasznie niecierpliwi. Tym się różni świat od Europejczyków, że świat wie o tym, że to czas, odpowiednia inwestycja w czas, no nie w sam czas, ale odpowiednio pewnie, że trzeba robić, jest determinantem efektu, tak? Czyli nie tempo, nie skracanie, tylko raczej w odpowiedni sposób wydłużanie, żeby dać czas na to, żeby strony się poznały, żeby i tak dalej. Co robi handlowiec bardzo często, jaki błąd? O, ja mam szklanki nietłukliwe. I to jest pułapka jednego pytania. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli pan wyciągnie teraz telefon i powie mi tak, i nam tu wszystkim, słuchacze. Wie pan co, panie Krzysztofie, od miesiąca próbuję wyłączyć mój telefon, w sensie nie tyle telefon, ile wibracje w telefonie w czasie, kiedy dostaję SMS-y i nie wiem jak. To jest tajem zapytanie, jaki pan ma problem. Nie mogę wyłączyć wibracji w telefonie, jak mam SMS. A ja mówię, może pan mi dać ten telefon? Biorę go do ręki i mówię, proszę tu nacisnąć. I pan naciska i oddaję, już. Jak się pan czuje? Pan miesiąc próbuje coś zrobić, a ja panu w sekundę to pokazałem. Poczuje się protekcjonalnie potraktowany. No oczywiście, że tak. Bo ja powiem przy wszystkich, powiem, że no, jest pan trochę taką łajzą życiową, że pan nie daje rady. Tak? Ja wiem, a pan nie wie. Pana gadzie idzie do góry. Mimo, że panu technicznie pomogłem. Tak? I to jest dokładnie ten sam element. Jeżeli klient ma problem i on z nim się nosi, a ja mu od razu powiem, ja mam rozwiązanie, to on nie czuje się dobrze. Jeżeli pan powie, że ma pan telefon, tak. A ja wiem o tym, że ja mam o pana odbać.
Pan jest całością, Pan jest człowiekiem, tak? A nie tylko jest techniczna sprawa telefonu. To ja powiem, a jaki ma Pan telefon? A taki. A jak Pan wchodzi w urządzenia? A w ten sposób. I co Pan robi? Czego Pan szuka? I Pan mi cały czas odpowiada na pytania, to Pana mózg gadzi i mówi tak. On nie wie, ja wiem. On się mnie pyta. I teraz tak uspokajam relacje w kierunku partnerstwa, że kiedy ja w pewnym momencie albo naprowadzę Pana, albo Panu powiem, to Pan to zaakceptuje. Czuje się Pan jak partner. Dlatego zadawanie pytań jest ważne oraz zadawanie pytań też jest ważne po to, żeby naprawdę zrozumieć drugą stronę. Bo ja się mogę pomylić w ocenie i mogę myśleć, że to jest rozwiązanie, ale to nie będzie dobrym rozwiązaniem, prawda? No i to jest właśnie to bardzo częste, ten bardzo częsty błąd handlowców, którzy nie są cierpliwi. Rozumiejąc sprzedaż jako proces, czy możemy ten proces podzielić na pewne etapy? Zawsze, kiedy dążymy do czegoś, co będzie powielane, warto się zastanowić nad takim pytaniem. Czy mogę zbudować taki proces, który podniesie prawdopodobieństwo sukcesu? No bo coś jest powielane, tak? To nie znaczy, że ja mam cały czas uprawiać sztampę. Ja będę dostosowywał każdy proces do konkretnej sytuacji. Tak? Architekt jednak ma jakiś proces budowania czegoś i później musi to dostosowywać do powierzchni, na której stawia ten dom. Tak? I tak samo my budujemy pewien proces, nie zupełnie na sztywno, ale jednak on jest. Już wcześniej powiedziałem. Proces neandertalski to jest taki proces, w którym najpierw jest przygotowanie, później jest kontakt z klientem, wszystko jedno, czy bierny, czy aktywny, czyli albo klient do mnie dzwoni, ale ja do niego, czy kontaktuję się. Wtedy jest krótka rozmowa, klient mówi, to proszę mi przysłać ofertę. I ja wtedy wysyłam tą ofertę i ten moment, kiedy klient otrzymuje tą ofertę, to zaczyna się czwarty etap. Czyli jeżeli by klient powiedział biorę, no to wtedy jest doszczegółowienie oferty, prawda? No bo wtedy jeszcze jak to możemy dopiąć i tak dalej. I trzeci etap to już jest realizacja kontraktu, tak? Czyli przygotowanie, oferta do etapu, ok, jak weźmie, to doszczegółowimy, domkniemy, podpiszemy i pójdziemy. Natomiast dojrzały proces, a nie jedyny, bo jeszcze jest piąta generacja sprzedaży, czyli nielinearna, gdzie ten proces inaczej wygląda, ale taki też nieznany w Europie, ale jednak standardowy na świecie proces, to jest proces pięcioetapowy, w którym w momencie, kiedy rozmawiam z klientem, najpierw skupiam się na drugim etapie, którym jest pozycjonowanie się w głowie klienta i budowanie zaufania. Pozycjonowanie się w głowie klienta, nie pozycjonowanie na internecie, tylko stron, tylko w głowie klienta. Czyli idąc, rozmawiając z klientem, zastanawiam się, co chcę, żeby on o mnie wiedział, myślał, czuł, jak się rozłączymy tą rozmowę. Tak? A następnie, czy jestem w stanie zbudować zaufanie i to wszystko ma się złożyć na jego decyzję, ja chcę z nim pracować. Tu się pojawia decyzja o współpracy. On jeszcze nie wie, jak będzie kontrakt wyglądał, ale już wchodzi do mojego sklepu, mówi, tu chcę robić zakup. I wtedy klient jest gotowy na trzeci etap, czyli na to, żeby razem ze mną zbudować ofertę. Bo w świecie dojrzałem, to klient buduje ofertę, a ja mu jedynie pomagam. I kiedy on zbuduje ofertę i mówi tak, to panie Krzysztofie, co zrobimy? No zrobimy tak, tak, może tak. Ja mu pomagam, rozmawiamy. O, to jest fajne, to będzie dobre. A ja mówię, to może mi pan wysłać ofertę? Ja mówię, już mam ofertę, niech mi pan da tą kartkę i się na niej podpisuje. To on stworzył. I teraz odmówi temu? No jak może odmówić, jak on to stworzył? Rozumiemy? Dlatego inżynieria, której ja uczę, w której ja działam, powoduje, że skuteczność sprzedaży jest na poziomie 60, 70, 80%. Ja miałem nawet taki rok, w którym miałem 94% skuteczności. 2014. A w Europie standardowa skuteczność jest między 5 a 12%. Natomiast ciekawe jest to, bo tu podpowiem, że najbardziej rozwiniętym krajem, jeśli chodzi o tę wiedzę, jest absolutnie Polska w Europie. W ogóle dominuje. W ogóle jest przepaść między Polską a Europą Zachodnią. Absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o wiedzę sprzedażową, wiedzę zarządzanie i tak dalej. No bo generalnie Europa Zachodnia zjeżdża po równi, po chuj w dół, tak? No osiadła na laurach trochę Europa Zachodnia? To już nawet nie ten element, to już jest o wiele dalej, tak? Ponad 40% gospodarki niemieckiej jest na skraju bankructwa na dzień dzisiejszy, tak? A w związku z tym mówię tu o małych i średnich firmach, no, a 90% gospodarki to są małe i średnie firmy, więc połowa z nich już jest w takiej sytuacji. Tam nie ma wiedzy z kilku względów, ale główny wzgląd jest taki, że generalnie czy Niemcy, czy Francuzi, czy nacje Europy Zachodniej w ogóle nie dopuszczają do siebie, że powinny się rozwijać. To wygląda z zadowania siebie, ale też z przyzwyczajenia tego, że zawsze wygrywali. Ale trzeba pamiętać, że popyt w Europie był wyższy od podaży aż do początku lat 90. Co trzeba umieć, żeby sprzedawać, jak jest popyt wyższy od podaży?
Nic nie trzeba umieć. I teraz, kiedy klastry, na przykład w Niemczech, rozpadły się, bo globalizacja, internet, młodzi ludzie, pokolenie Y zaczęło nie akceptować sposobu zarządzania, na przykład niemieckiego, no to rozpadły się klastry i nagle taki Niemiec, który ma 30 lat doświadczenia, jest na rynku sam. Co on potrafi? Nic. A jak mu się powie, ucz się. Ja dzisiaj miałem na zajęciach 18 właścicieli firm, których każdy z nich miał minimum 15 lat doświadczenia, a niektórzy 30. Polacy naturalnie mówią, chce się uczyć, rozwijać. W ogóle to jest przepaść między Europą Zachodnią a Polakami. Są takie dwa kraje w Europie, które się niezwykle dynamicznie rozwijają. I o tym między innymi pisze George Friedman, prawda? To jest Polska i Turcja. Tak? Dlatego one są najsilniejsze ekonomicznie i nawet jeżeli Turcja ma inflację taką, jaką jest, to nie każdy przyjmie do wiadomości, że sama inflacja nie determinuje tego, jak dynamicznie, jak silny jest dany kraj. Bo może być bardzo wysoka, a ciągle może się bardzo silnie rozwijać. Oczywiście to nie jest dobrze na krótkim etapie, ale wcale nie determinuje tego, że ktoś ma bardzo źle. I Polska w związku z tym tutaj jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do Europy Zachodniej. Jakimi kanałami dziś najlepiej dotrzeć do klienta? Ale mówię o kliencie biznesowym. Czy jest to telefon, czy jest to mail, czy może internet, tak, social media, teraz bardzo popularne. Tendencja dla osób, które wchodzą w biznes, a Pan pyta tak jakby w imieniu tych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć, prawda? Jest taka, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Ja bym raczej skupił uwagę na czymś innym, na procesie całym i na tym, co będzie powodowało, że klient wybierze Ciebie. Bo to, że potrafisz dostarczać do klienta to, co potrzebuje, to jest jedno. Ale to jest jedno pytanie w marketingu. Czy masz to, co klient potrzebuje? I uwaga, zauważmy, to nie to, co klient mówi, że potrzebuje, ale to, co ja jestem w stanie rozpoznać, co naprawdę potrzebuje. A drugi temat jest why you? Dlaczego Ciebie ma wybrać? Dlaczego Ciebie? Bo to, że potrafisz dostarczyć, to jest jedno, ale inni też potrafią dostarczyć. I raczej trzeba wyjść od tego. Zaczynaj z wizją końca, tak? Mówi Stephen Covey. A ten, który napisał 7 nawyków skutecznego działania, tak? Słynną książkę i też słynny człowiek. I raczej na tym się skupiać. I teraz z tego będzie wynikać, na pewnym etapie będziemy jakby szli od końca do początku, jak zacząć, w jakim kierunku iść, jak się pozycjonować. Jest długa droga od momentu wejścia w biznes do momentu skontaktowania się z klientem. Jak już to robisz, to musisz być na to przygotowany. Mam wrażenie, że zawód sprzedawcy polega w dużej mierze na sztuce zarządzania porażką. Czy podziela Pan tę opinię? Kiedy patrzymy na handlowca, który ma zbudowany odpowiednio proces sprzedaży, to w ramach tego procesu wkomponowuje odpowiedzi na pewne pytania. Te odpowiedzi na te pytania powodują, że jego psychika niejako z jednej strony wie o tym, że, bo to jest też związane z etyką, że trafia w pewnym momencie na odpowiedzi na pytania, które niekoniecznie będą determinować to, że on będzie chciał z tym kimś pracować, że będzie potrafił z tym kimś pracować. I wtedy jest eliminacja porażki, a bardziej jest odkrywanie tego, że to nie jest mój klient. Handlowcy bardzo często idą z czymś do kogoś, nie mają tego w procesie, zderzają się ze ścianą i mają porażkę. A ten, który ma proces, to tego nie ma. Bo go eliminuje, w dużym stopniu eliminuje ten moment takiego tej porażki, zderzenia się. No to jakbym przyszedł do kogoś i powiedział do pana, chce pan krawat, bo pan nosi krawaty? No to jest bardzo ofensywne, zgadza się? No i ja dostaję odpowiedź, nie, dziękuję bardzo, mam wystarczającą ilość. Tak? Wbrew pozorom, to nie dlatego, że pan nie potrzebuje, tylko moja komunikacja jest taka. No ja teraz jestem narażony na porażkę. Tak? Ale jeżeli ja rozumiem, jak działa psychika, jeżeli ja sobie to układam, to ja takiej sytuacji nie będę prawie miał. Owszem, szkoły stare uczą tego, że jak wykonasz 10 telefonów, to pamiętaj, że 8 ci odmówi.
Nie bierz tego personalnie, bo to nic osobistego, bo przecież ktoś cię nie zna, a dwa się przebiją, jeden sprzedaż. No tak, to jest stara szkoła jazdy na zasadzie takiej, że jak walisz mur, to go w końcu rozwalisz. To nie jest tak, że zawód handlowca jest narażony na porażki, w związku z tym handlowiec musi nauczyć się dawać radę, sobie radę z porażkami. Ja bym powiedział tak. Zawód handlowca wymaga wiedzy i budowania odpowiedniego procesu. Wtedy ten proces eliminuje większość tematów, w którym zderzają się ci, którzy tego procesu nie mają. Więc handlowcy w Europie nie mają tego procesu, nie mają tego doświadczenia, nie mają tej kultury działania w pięcioetapowym procesie sprzedaży. W związku z tym są bardzo często na to narażeni. Więc nie samą esencją sprzedaży nie jest stres, tak? Tylko esencją takiego procesu neandertalskiego jest stres. No to wtedy trzeba sobie dawać radę. No i wtedy pomagają takie rzeczy. Pamiętaj, to nic personalnego, nie masz innej drogi, idziesz tak, przecież krzywdy ludziom nie robisz. No to na 10 sprzedaż 2. Jak ktoś przyjmie to i się przyzwyczai, to tak będzie. Ale czy będzie go zżerał stres? Tak. Natomiast handlowiec, który ma skuteczność na poziomie 65%, to go stres nie będzie zjadał. Zwłaszcza, że on jeszcze w procesie ma analizę tego, kim jest dla klienta faktycznie. I w momencie, kiedy wie, że jest kimś dobrym, ale to nie jest coś, co klient potrzebuje, to nie przychodzi stresu, bo mówi, hej, no ale ja nie jestem dla niego. Moje ostatnie pytanie dotyczy przyszłości. Jakim trendom będzie podlegać sprzedaż w kontekście kolejnych 10 lat? Nie podejmuje się odpowiedzi na pytanie, co się będzie działo za 10 lat. Dlatego, że w ekonomii chaosu to jest strasznie ryzykowne. Tak samo jak dzisiaj nikt nie planuje na dłużej niż 2-3 lata. Tak? To i tak jest daleko 3 lata. Możemy mieć pewne scenariusze, możemy sobie sięgać dalej do przodu. No, jak ktoś buduje elektrownię atomową, to wiadomo, że będzie planował bardziej do przodu. Ale mówię o takiej codzienności biznesowej. Biorąc pod uwagę to, że ekonomia chaosu, czyli nasze naturalne środowisko, w którym jesteśmy, bo my żyjemy w chaosie od zarania dziejów, tak? To jest nasze środowisko. Przypadkowość determinuje naszą codzienność, ale przez 800 lat uczyliśmy się w szkołach, że jest inaczej, że my możemy to ogarnąć, poukładać i tak dalej. Dlatego my, Europejczycy, cały czas za czymś gonimy, przed czymś uciekamy, jesteśmy nerwowi, znerwicowani i tak dalej. No bo podchodzimy do życia nierealnie. Tak? Nie odczuwaliśmy tego tak bardzo w latach 70., 80., 90., bo świat był w miarę ustabilizowany. Tak? Ale w tym momencie przepływ, ogromny przepływ informacji powoduje, że my się poruszamy w środowisku, które są jakby 7 sztormów się nałożyło naraz. Więc wiadomo, że przyszłość absolutnie nie będzie ułożona. Tak? Wojna w Ukrainie i pandemia nie jest powodem tego, co się dzieje, tylko jest wynikiem ogromnego nagromadzenia się niekontrolowanych ruchów tektonicznych. Tak. W związku z tym wiadomo tylko, że te ruchy będą. I wtedy co się dzieje? Dopóki nie sztuczna inteligencja, to jeszcze są lata przed nami, nie przejmie inicjatywy w analizowaniu zmienności, człowiek i jego komunikacja będzie determinowała, jak jesteśmy skuteczni. W latach 90. można było zbudować linię technologiczną i proces, wyszczuplić to, lean management, i człowiek był eliminowany, tylko był gdzieś tam na stykach. Kiedy podłoże jest takie, to ta linia technologiczna wymaga ogromnej ingerencji człowieka. W przyszłości sztuczna inteligencja może to balansować, tak? Ale na dzisiejszy człowiek. W związku z tym dalej człowiek będzie decydentem w czasie tych ruchów tektonicznych. A w związku z tym inżynieria, która będzie decydowała, i tutaj za tym idę, to jest inżynieria, w której zaufanie, zbliżenie się z klientem, sprzedaż transformacyjna, czyli bycie partnerem dla drugiej strony, będzie właściwie dzisiaj fundamentem. Czyli wracamy do tego, co było 4000 lat temu, 3000 lat temu, albo tego, co jest w Azji, w Afryce, jeśli chodzi o sposób podchodzenia do współpracy, tak? Między innymi do handlu. Więc tendencja będzie taka, że sprzedaż neandertalska będzie coraz mniej skuteczna, coraz mniej efektywna. Przybliżanie się firm, współpraca będzie kluczem. I tam będzie marża, tam będzie osiąganie efektów, tam będzie skuteczność.
Panie Krzysztofie, dziękuję za bardzo wartościową rozmowę. Zapraszam Państwa do subskrypcji i łapki w górę, bo dzięki temu będziemy mogli budować swój kanał. Zapraszam Państwa także do odwiedzin kanału na YouTubie mojego dzisiejszego gościa, pana Krzysztofa. Link znajdziecie w opisie. Na tym kanale dowiecie się więcej na temat inżynierii sprzedaży. Na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.